Witajcie w mojej kuchni. Będziemy dzisiaj robić przepis z TikToka. Tak, mam patelkę w ręce i zupkę chińską. Tak, dzisiaj będziemy robić przepis, który gdzieś mi już tam lato na TikToku już od paru dni i uznałam, że w końcu muszę to zrobić. Dla osób, które będą się zaraz szczepiać, że ej, przecież jesteś wegetarianką, dlaczego jesz zupkę chińską? Od razu wam odpowiem i też dla ciekawskich, zupki Wifona, takie o, są wegetariańskie. Nie mają w sobie mięsa, nie mają w sobie tłuszczu ze zwierzę, nie mają w sobie żelatyny, ani nic podobnym. Nie ma tego w składzie, nie ma tego też na internecie i w ogóle. Jedna chyba tylko zupka Wifona jest niewegetariańska, to jest jakaś tam, kurde, jak ona się nazywała, krewetkowa, coś takiego, ale i tak nie lubię takich rzeczy. I jedynie jem taką i jeszcze w zielonym opakowaniu. Dzisiaj mam tą i będziemy próbować zrobić ten przepis z TikToka. Też dużo osób pisało, że chcecie właśnie zobaczyć u mnie po raz enty przepisy, więc będziemy też wracać do tego pomału i jakaś niteczka mi tutaj odchodzi. Masakra. Zaczynamy. Tak powstają miniaturki. Ogólnie to aż tak dobrze nie pamiętam przepisu, ale wiem, że na pewno musimy tak trochę ugotować ten makaron, żeby on po prostu nie był surowy, także właśnie zaparzam wodę i będziemy go po prostu moczyć. Jakby nie zwracajcie na to uwagi. Tak, wzięłam taki troszkę głębszy talerz i zaraz wam pokażę, co będziemy robić. Niestety jestem z tego gorszego kadru, także... Dobra. Oczywiście lampa sobie mruga. Właśnie nie wiem, jak oni to robili. Oni chyba cały po prostu dawali. Tyle daje, że tego nie rozdrabniali. Najwyżej zrobimy jeszcze kiedyś. I dobra, i po prostu to zalewamy. Ale też niedużo, tak po prostu, żeby to wsiąknęło, a nie żeby pływało. Dobra, to może łyżką. Okej, chwila to potrwa i chyba niestety jednak musimy go trochę rozdrobnić, bo po prostu to będzie trwało wieczność. No niestety, mi się wydaje, że oni na TikToku to robili w całości, ale po prostu nie chcę też tego zniszczyć jakoś, a twardego makaronu nie damy do tego. Ogólnie to musicie mi powiedzieć, czy u was też tak strasznie latają motyle do mieszkań, bo, albo do domów, albo na ogrody, albo gdziekolwiek, bo u nas to z tego ogroma. Okej, okay, teraz w tym wszystkim chodzi o to, że ten makaron dajemy na patelkę, tam troszkę dam oleju, bo nie pamiętam, czy tam był ten olej, ale dodam w razie co. Dodam te przyprawy, co są w zupce chińskiej i dodam ser. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że mi się to nie przyklei do patelki. Zaczynamy.
Okej, też tak jak widzieliście, to jest dosyć prosty przepis, nawet bardzo prosty bym powiedziała. Jedyny minus, no to nie chciało się odkleić od łyżki. Pięknie pachnie za to, dodałam dosyć dużo sera. Tu do góry się aż tak dobrze nie roztopił chyba bardziej. Dodałam tylko te przyprawy, co tam były, w tej zupce chińskiej i boję się, że będzie dla mnie za mocno przyprawione, bo ja raczej wolę jałowe jedzenie. Ale zobaczymy. Przed chwilą wyciągnęłam z patelki. No dobra, więc spróbujemy. Nie jest złe, ale w ogóle nie czuję przypraw. Nie wiem, czy akurat trafiłam na taki fragment, gdzie nie było tych przypraw, ale naprawdę nic nie poczułam. Na to mocno czuć ser, który ogólnie też bardzo lubię. Jeśli dla kogoś mlaszcza, no to przepraszam bardzo. Dla tych, którzy lubią takie różne dźwięki, polecam się. I właśnie w tym jest problem. Takie duże kawałki mi się nabierały. O, teraz czuję przyprawy. Czułam ser. Dobre. Nie jest to coś, co będę jeść może bardzo często. Ale jak się nie ma takiej ochoty na zupkę chińską, a mamy ją w szafce, no to bardzo dobry pomysł. Tylko może następnym razem trochę mniej tego sera dam. Albo po prostu zrobię tak, że na sam koniec po prostu położę taką warstwę, żeby on się roztapiał razem z makaronem. Moja ocena takie w skali do 10... 8,5 chyba. Nie jest to coś, za co bym się dała pociąć, ale jest bardzo smaczne. No.